Dzień dobry. Od razu widać, że nadaję z Gdańska, bo na mojej koszulce są żurawie ze stoczni. Ja mam dzisiaj taki rekwizyt, którym jeszcze można nawet się pobawić i można pokręcić i kierownicą, i kółkami. I dzisiaj będę rozmawiać właśnie o rowerze. Będę wam przedstawiać moje pomysły na to, co zrobić my jako rowerzyści, co my jako rowerzyści, jako kolarze szosowi możemy zrobić, żeby kierowcy nas lubili na drogach rowerowych. I nie tylko na drogach rowerowych, bo też i na asfaltach, na szosach, na których jeździmy nader często. Ale dzisiejszy odcinek jest też dla rowerzystów jeżdżących po mieście, którzy nie mają zajawki do uprawiania sportu, do jazdy szosą, chociażby amatorsko, i chcą jeździć daleko. Dzisiejszy materiał jest też dla osób, które jeżdżą rowerem, czy to rekreacyjnie, czy to do pracy, ale generalnie jeżdżą po mieście. Czasami wykorzystują ten rower raczej jako taki przymus w kontekście wykorzystania roweru jako środka transportu. Więc jak jeździć tym rowerem po mieście i nie tylko, żeby kierowcy nas szanowali, żebyśmy byli na tej drodze widoczni, żeby kierowcy nam ustępowali pierwszeństwa, żebyśmy my czuli się bezpiecznie, no i jednocześnie, żebyśmy też nie stwarzali zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, jaką mamy mentalność ogólnie my jako Polacy. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym będę dzisiaj wam mówić, nie rozwiąże sprawy za pomocą pstryknięcia palcami, bo właśnie wynika tu między innymi z tego nasza mentalność. Mentalność na przykład kierowców do tego, że uważają, że miejsce rowerzysty nie jest na drodze. Albo mamy zakorzenione jakieś, czy zapamiętane nieprawidłowe, czy bardzo stare, nieaktualne już przepisy ruchu drogowego. W dzisiejszym materiale nie będzie o przepisach ruchu drogowego. Wiem, że czekacie na quizy, które od 2 tygodni się całkiem przyjęły na moim kanale, z czego bardzo się cieszę. I oczywiście do tych quizów będę wracać, ale też nie chcę, żeby was przytłoczyć tymi quizami, mimo tego, że one będą czy są raz w tygodniu. Oczywiście do nich będziemy wracać, a jeżeli tęsknicie za quizami i chcecie sprawdzić swoją wiedzę, to zapraszam was na stronę internetową fundacjanarowerze.pl/quiz. I tam macie 10 pytań przygotowanych przeze mnie. Bo warto też dodać, że dzisiejszy materiał jest realizowany też przy współpracy z Fundacją na Rowerze, stąd też właśnie taka, a nie inna strona internetowa, do której was odsyła. Fundacja na Rowerze podejmuje działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. I to tyle na temat działań fundacji w dzisiejszym materiale. Widzę, że pojawiają się komentarze i ja do tych komentarzy za chwilę się jeszcze będę odnosić, także też w trakcie mojej wypowiedzi, tego co mam wam do przekazania, jeżeli też chcecie coś skomentować, chcecie coś dodać od siebie albo coś zapytać, to oczywiście śmiało piszcie. Ja do tych komentarzy wrócę albo w połowie, albo pod koniec materiału, także spokojnie będę to wszystko jeszcze wam komentować. Zakładam, że na dzisiejszy materiał powinno wystarczyć do 30 minut, już włącznie z udzieleniem odpowiedzi na wasze pytania. Przejdźmy może do takiego pierwszego punktu, który mam zapisany na mojej liście, w moich notatkach, i chodzi o to, jak my na rowerach jeździmy. Staram się patrzeć na to wszystko obiektywnie, mimo tego, że jestem kolarzem, amatorsko uprawiam kolarstwo szosowe od kilku lat. To staram się też zrozumieć punkt widzenia innych uczestników ruchu drogowego, w tym kierowców, innych rowerzystów i pieszych. Zauważyłem, że kiedy rowerzyści jeżdżą na drogach rowerowych, to traktują tą drogę rowerową jako świętość, i starałem się znaleźć pewne porównanie, i znalazłem takie porównanie, że jeździmy na tych drogach rowerowych podobnie jak pociągi na torach. To znaczy, mamy takie wrażenie, że ta droga rowerowa jest po pierwsze tylko dla nas, po drugie, że nawet jeżeli ona się przecina z innymi drogami, na których mogą się znaleźć inni uczestnicy ruchu drogowego,
to oni nie mają prawa nam przeszkodzić. No, niestety tak nie jest. Nie możemy do tego podchodzić właśnie w taki sposób, ponieważ jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, ogólnie rzecz biorąc. A poza tym, jeżeli chcemy w tym całym ekosystemie istnieć i funkcjonować i działać w taki sposób, żeby z jednej strony dla nas było bezpiecznie, ale też żeby było bezpiecznie dla innych uczestników ruchu drogowego, no to musimy po prostu pamiętać o tym, że dookoła nas są też inne osoby i musimy wykazywać się empatią. Drugi punkt to są też przejazdy rowerowe, czyli wciąż jeździmy po tych drogach rowerowych i korzystamy z przejazdów rowerowych. No i znowu, wydaje nam się, że jedziemy tą drogą rowerową, ona przecina się z jakąś ulicą i wydaje nam się, że my na tej drodze rowerowej wciąż mamy pierwszeństwo i to wszyscy inni dookoła, a zwłaszcza kierowcy, muszą na nas uważać. No i znowu, niestety tak nie jest. Musimy pamiętać o tym, że przejazd rowerowy jest przez nas i przez innych traktowany tak samo jak przejście dla pieszych. Czy widzieliście kiedyś pieszych, którzy wchodzą na drogę, na przejście dla pieszych, nie rozglądawszy się wcześniej? No, oczywiście są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście nieroztropni piesi wchodzą bez rozejrzenia się i dochodzi czasami wówczas do potrącenia ich przez samochód. No i właśnie tak samo może się stać z rowerzystami, którzy przejeżdżają przez przejazd dla rowerów. Przejeżdżają, wjeżdżają na drogę, wychodzą z tego założenia, że jadą swoją drogą. Znowu tutaj wychodzi to spojrzenie na sprawę przez pryzmat swojego własnego czubka nosa i nie dalej. No i zapominamy o tym, że jeżeli spojrzeć na literę prawa, to my to pierwszeństwo jako rowerzyści nabieramy dopiero w momencie, w którym jesteśmy już na tym przejeździe dla rowerów. A zbliżając się do przejazdu i wjeżdżając na niego, musimy się upewnić, że nie jadą samochody z jednej i z drugiej strony. I dopiero wtedy możemy spokojnie z tego przejazdu skorzystać. Więc generalnie trzeba, jak wszędzie, zachować szczególną ostrożność i pamiętać o tym, że tam, gdzie się przecinają drogi różne, to tam możemy się spotkać z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Czerwone światło. Ja się też zastanawiałem nad tym, żeby dzisiejszy odcinek rozpocząć takim pytaniem, na które odpowiem na końcu. To pytanie miało brzmieć, co zrobić, żeby przejeżdżać rowerem na czerwonym świetle w sposób niezauważony i bezpieczny dla nas, jako dla rowerzystów. No i odpowiedzią jest to, żeby po prostu na tym czerwonym świetle nie przejeżdżać. I ja wiem, że są komentarze, czy są osoby, które myślą o tym, że wybrałem rower po to, żeby na tym rowerze jeździć, a nie żeby stać w korkach, żeby stać na czerwonych światłach, bo chcę na tym rowerze dojechać szybko, efektywnie i tracąc jak najmniej energii, a każde zatrzymanie się roweru i ponowne jego rozpędzenie do prędkości przejazdowej, przelotowej wymaga włożenia pewnej energii. No ale tak samo jest przecież z samochodami. Nie po to kupujemy samochody, żeby w nich stać cały czas w jednym miejscu, czy stać w korkach, czy stać na światłach. Ruszanie samochodem powoduje większe zużycie paliwa, powoduje zużywanie się pewnych podzespołów, które w sposób naturalny są eksploatowane podczas właśnie tego ruszania. Więc potraktujmy tą sprawę na równi z samochodami. Ja zawsze w takich sytuacjach też pytam rowerzystów, czy chcesz, żeby kierowca przejechał kiedyś na czerwonym świetle, kiedy ty masz zielone? No ja bym nie chciał, bo wiem, z czym się to wiąże. Wiąże się to z tym, że taki samochód mógłby mnie po prostu sprzątnąć z drogi i ja nie miałbym żadnych szans. Co jeszcze? No, są też rowerzyści, którzy mówią o tym, że jak jest czerwone światło, ale dookoła nic innego nie jedzie, no to przecież będę jechać, bo dlaczego nie? No to znowu pytanie, czy widzieliście kierowców samochodów, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle,
Nawet rozglądawszy się wcześniej, upewniwszy się, że dookoła nic innego nie jedzie, że nie utrudnią nikomu innemu ruchu. Oczywiście są pojedyncze przypadki, natomiast ja zauważam, że znacznie częściej rowerzyści tak przejeżdżają na czerwonym świetle niż kierowcy. A ponieważ mam dobry widok z okna na skrzyżowanie, które jest sygnalizacją świetlną, to zdarza mi się czasami wieczorową porą, czy nawet w nocy przez chwilę popatrzeć na to skrzyżowanie i mimo tego, że ruch jest naprawdę minimalny i na tym skrzyżowaniu stoi jeden biedny, samiuśki samochód, to on stoi cierpliwie, czeka na tym czerwonym świetle, aż się sygnalizacja zmieni i pojedzie uczciwie na świetle zielonym. To było na temat czerwonego światła i to były trzy takie najważniejsze punkty, które dotyczyły jazdy rowerem nie tylko dla kolarzy szosowych, ale także dla rowerzystów jeżdżących po mieście, dla wszelakiej maści rowerzystów. I teraz mam taki punkt związany już właśnie bardziej stricte dla kolarzy szosowych, dla osób, które więcej jeżdżą szosą, więcej jeżdżą po mieście. I chcę Wam powiedzieć o moich pomysłach na to, jak my możemy współpracować z kierowcami po to, abyśmy dali się lubić. Po to, abyśmy byli po prostu szanowani też na tej drodze. I pierwszy taki punkt to jest dojeżdżanie na skrzyżowaniach. Mamy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, albo mamy na przykład wahadełko na jakiejś drodze przelotowej. No i zauważyłem, że często kolarze właśnie przejeżdżają, omijają te wszystkie samochody stojące na tym czerwonym świetle. No i się pytam, dlaczego? Dlaczego my tak robimy jako kolarze? Bo chcemy być pierwsi na tych światłach? Bo nie chcemy wdychać spalin z tych samochodów? Okej, może i ten argument związany ze spalinami z samochodów może w jakiś sposób do mnie przemawia, ale jest wiele innych sposobów, które pozwalają nam zmniejszyć to, żeby tych spalin tak dużo nie wdychać. Na przykład zatrzymać się trochę dalej albo stanąć obok, a nie za samochodem. Ale do czego zmierzam? No, uważam, że nie ma sensu po prostu omijać tych samochodów i dojeżdżać do skrzyżowania, do tego czerwonego światła i zajmować tam pole position. Dlaczego? Bo po pierwsze, kiedy już jechaliśmy, to te samochody nas wyprzedziły. Teraz my te samochody wyprzedzamy. Za chwilę, jak się zmieni sygnalizacja na zielone i ruszymy, to znowu te same samochody będą musiały nas wyprzedzić. Więc co najmniej dwukrotnie jesteśmy narażeni na wyprzedzenie przez tych samych kierowców. Poza tym też sytuacje podczas jazdy na wahadełku też są stresujące dla kolarza. No, chyba że ktoś chce sobie zrobić naprawdę dobry, mocny, tempowy trening i na tym odcinku na przykład 500 czy 800 metrów na tym wahadełku chce rzeczywiście pojechać 40-45, a nawet 50 na godzinę, żeby się zmęczyć. Parę razy tak próbowałem i powiem Wam, o ile w pierwszej połowie było fajnie, to w drugiej połowie już pojawiał się ten dyskomfort wynikający z tego, że raz, mimo tego, że czułem się dobrze wytrenowany, to jednak ta siła już w nogach nie była taka mocna. Dwa, no miałem tą świadomość, że za mną jadą kierowcy, których najzwyczajniej w świecie po prostu denerwuję swoją obecnością w tym miejscu. Denerwuję pod tym względem, że dzisiaj mam tą świadomość, że ja mogłem te samochody po prostu najpierw przepuścić i samemu na końcu na tym wahadełku pojechać z czystym sumieniem i ze spokojną głową, że za mną nic nie jedzie, nikt mi nie dyszy na karku. To oczywiście może być też problem taki, że to wahadełko będzie krótkie, że będzie ten cykl światła na tyle krótki, że my nie zdążymy się załapać, albo kiedy wjedziemy w ostatniej fazie cyklu, to z naprzeciwka zaczną jechać samochody. No i znowu możemy być odebrani jako przez tych kierowców już z naprzeciwka, którzy dostaną zielone światło. Możemy zostać odebrani znowu jako niepartnerscy uczestnicy ruchu drogowego, bo mogą sobie pomyśleć, że wjechaliśmy po prostu na czerwonym świetle. No ale wydaje mi się, że ta sytuacja jest możliwa do wytłumaczenia.
i jeżeli trafimy na rozsądnego kierowcę, który nawet i będzie chciał z nami podyskutować na ten temat, to jeżeli dobrze uargumentujemy i powiemy mu, dlaczego jesteśmy akurat w tej sytuacji, w takim momencie, to myślę, że potraktuje nas z większym szacunkiem i też będzie mógł spojrzeć na tą sytuację bardziej obiektywnie. Podobnie też na przejazdach kolejowych. Ja wczoraj rozmawiałem przez telefon ponad godzinę z moim serdecznym kolegą, który od wielu, wielu lat jest też kolarzem szosowym i no, sporo ma i doświadczenia drogowego, i doświadczenia startowego. Opowiedział mi taką sytuację, że kiedyś, właśnie chyba to było w 2019 roku, wybrał się na trening szosowy. Najpierw miał rozgrzewkę, no i w ramach tej rozgrzewki miał do pokonania fragment drogi, gdzie musiał też przejechać przez przejazd kolejowy. No i tak się złożyło akurat, że ten przejazd kolejowy był zamknięty. Więc zatrzymał się przed przejazdem. Zanim przyjechały kolejne samochody, które się ustawiły w sznurku, no i miał dwie opcje do wyboru. Albo poczekać, znaczy oczywiście musiał poczekać, aż przejazd zostanie otwarty. No i miał dwie opcje. Albo ruszyć jako pierwszy, albo te wszystkie samochody, które za nim czekały, przepuścić. I dopiero na samym końcu, mimo tego, że zajmował pierwsze miejsce przed rogatkami, dopiero wtedy ruszyć. Wybrał tą drugą opcję, ponieważ wiedział, że z naprzeciwka też jest podobny sznur samochodów, więc przez najbliższy kilometr albo dwa te samochody jadące za nim i tak by go nie mogły wyprzedzić, bo droga też nie była na tyle szeroka, żeby ten manewr wyprzedzania przez kierowców mógł być wykonany w sposób bezpieczny. Więc wybrał drugą opcję, przepuścił wszystkie samochody, które stały za nim, usunął się na pobocze. Wśród niektórych kierowców było widać gesty podziękowania, więc kierowcy docenili ten fakt. No i wyobraźcie sobie, że no, tych samochodów rzeczywiście kilkanaście tam było, więc chwilę też to trwało i w pewnym momencie rogatki zaczęły się znowu zamykać. Więc tutaj kolega już postanowił troszeczkę zaryzykować, aczkolwiek zrobił to całkowicie świadomie i uważam, że bezpiecznie, bo przejechał przez ten przejazd kolejowy, kiedy rogatki zaczęły się powoli zamykać, czy najpierw sygnalizacja zaczęła mrugać. I co na tym zyskał? Zyskał na tym to, że samochody, które były jeszcze za nim i się zatrzymały przed rogatkami, on przejechał przez ten przejazd kolejowy i przez kolejne 15 minut miał całą drogę za sobą pustą. I to było mega komfortowe też dla niego. A zobaczcie też przy okazji, ile on na tym zyskał i ile zyskali też na tym inni kierowcy, którzy już się zastanawiali, jak tutaj wyprzedzić tego marnego kolarza, on będzie nas tutaj spowalniał. Także pamiętajmy też o tym, żeby działać w taki sposób partnerski, właśnie w kierunku do innych uczestników ruchu drogowego. Pokazuj też kierowcy, kiedy ma się wstrzymać z wyprzedzaniem i kiedy może wyprzedzać. To zwłaszcza jest przydatne na drogach krętych albo na drogach górzystych. I tutaj też kolega mi przypomniał o takiej sytuacji, którą sam też kiedyś doświadczyłem. Jazda po drodze pagórkowatej ma się do tego, że czasami nie widać z naprzeciwka, nawet często nie widać, czy z naprzeciwka jadą samochody, czy też nie. My jako kolarze, jeżeli zwłaszcza jeździmy bez słuchawek w uszach, do czego też zachęcam, my mamy tą możliwość, że łatwiej usłyszymy szum nadjeżdżającego z naprzeciwka pojazdu, mimo tego, że go jeszcze nie widzimy. Kierowca samochodu, który jedzie za nami, który szykuje się do tego, żeby nas wyprzedzić, on tego nie jest w stanie tak dobrze odnotować ze względu na inne dźwięki i hałasy dobiegające z okolicy, a poza tym w większości przypadków kierowcy mają pozamykane szyby, więc też te dźwięki przychodzące z zewnątrz, z otoczenia są dobrze wytłumione. No i kolega mi mówił też o właśnie takiej sytuacji, kiedy podjeżdżał już na wierzchołek wzniesienia, słyszał, że z naprzeciwka jedzie samochód,
mimo że go nie widział. Kierowca z tyłu, było słychać po obrotach silnika, że zabiera się za wyprzedzanie w tym bardzo niebezpiecznym miejscu mimo wszystko. No i kolega wyciągnął lewą rękę do tyłu i pokazał mu otwartą dłonią, żeby się wstrzymał z wyprzedzaniem. Pokazał mu wyraźnie gestem, żeby się wstrzymał tego manewru. Po czym dosłownie 2 sekundy później nadjechał samochód z naprzeciwka i kiedy już kolega był na wierzchołku wzniesienia, zobaczył, że z naprzeciwka nic nie jedzie, pokazał temu kierowcy tym razem drugi gest, który oprawniał, pomagał mu w tym, żeby pokazać, że słuchaj, teraz już możesz jechać, droga jest czysta, jest bezpiecznie, możesz wyprzedzać. Kierowca wyprzedził, ale podczas wyprzedzania jeszcze zwolnił na wysokości tego właśnie mojego kolegi i pokazał mu gest kciuka z podziękowaniem, że bardzo dziękuję i że bardzo docenia to, co przed chwilą kolega właśnie zrobił. Także pamiętajmy też o tym, żeby nawet mimo tego, że rzeczywiście możemy się czuć czasami jako zawali droga na drodze i ja też mam świadomość tego, że kierowcom też nie jest łatwo, żeby nas wyprzedzać. Też mają te samochody po to, żeby jeździć szybciej niż 15 czy 20 km na godzinę pod górkę. Ale taka wzajemna współpraca, ona zawsze procentuje i ona zawsze zostaje w głowie tych właśnie kierowców, których mieliśmy okazję spotkać na drodze. Jeździmy też po chodniku, tu już wracam znowu do jazdy po mieście i to już raczej nie dotyczy kolarzy szosowych, bo kolarze szosowi są na tyle odważni, na tyle doświadczeni i też na tyle mądrzy, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, że w mieście praktycznie wcale nie jeżdżą po chodnikach, ale no jest dużo rowerzystów, którzy takiego doświadczenia nie mają. I ze względu właśnie na poczucie własnego bezpieczeństwa i komfortu w wielu miejscach wolą jechać chodnikiem niż drogą. I oczywiście ja to mimo wszystko rozumiem, chociaż też będę zastanawiał się nad tym, jak te osoby można było przekonać do tego, żeby zdecydowały się jeździć rowerem jednak po drodze. A szczególnie w strefach wyznaczonych ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę, bo to mnie najbardziej dziwi. Ja oczywiście mam tą świadomość, że no, żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie utarło się, że kierowcy jeżdżą niebezpiecznie, nierozważnie, ale muszę wam powiedzieć, że szczególnie w tych strefach 30 na godzinę, ale też i w miejscach, gdzie jest ograniczenie do 50 na godzinę, kiedy jadę rowerem po jezdni, a nie po chodniku, a w pobliżu nie ma drogi dla rowerów, to ja naprawdę czuję się bezpiecznie i komfortowo. Mam takie doświadczenia, no w 98% mam pozytywne doświadczenia. To znaczy tam, gdzie kierowca nie może wyprzedzić, to nie wyprzedza i się nie wpycha na siłę. A tam, gdzie już może wyprzedzić, to zazwyczaj to wyprzedzanie robi naprawdę szerokim łukiem i zachowuje szeroki dystans. Więc uważam, że też trzeba tego spróbować, trzeba tego doświadczyć, żeby zrozumieć, jak i żeby to zauważyć, tak? Że kierowcy rzeczywiście mogą nas dostrzec na drodze. I z tego też powodu przygotowuję projekt pod nazwą Rowerowa Lekcja Jazdy. Ten projekt będzie realizowany we współpracy z Fundacją na Rowerze. I ten projekt właśnie będzie głównie skierowany do rowerzystów w dowolnym wieku. No poza tym, że ważne, żeby to były osoby dorosłe. I będzie to skierowane do osób, które jeżdżą na dowolnym rodzaju rowerów, w dowolnej formie, czy to jest na zasadzie dojazdu rowerem do pracy, wyjazdu do sklepu na zakupy po bułki, czy na wyjazd turystyczny do lasu, ale najpierw trzeba przejechać kilka kilometrów przez miasto.
Rowerowa lekcja jazdy będzie składała się z kilku etapów. Jedna sesja będzie trwała 45 minut i w tym czasie najpierw będę weryfikować stan techniczny roweru, ale nie będę tego robić jak diagnosta na stacji technicznej, diagnosta, który sprawdza samochody. Będę sprawdzać takie najważniejsze newralgiczne elementy roweru, czyli przede wszystkim czy hamulce są sprawne, czy powietrze w oponach jest odpowiednio napompowane, bo też zauważam, że często ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Będę też sprawdzać, czy na przykład opony nie są zbyt mocno popękane, co też może przyszłościowo wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo tego właśnie rowerzysty. No i w momencie, w którym zauważę, czy zweryfikuję, że ten rower jest na tyle bezpieczny, że rzeczywiście nikomu się nic nie stanie dookoła, to przez pozostały czas, czyli przez około 40 minut razem z tym uczestnikiem warsztatów, będę jeździć po mieście po wybranych drogach, wybranych przeze mnie albo zaproponowanych przez uczestnika warsztatów. No i będziemy jeździć, czy to po drogach, ale raczej będziemy wybierać te drogi mniej uczęszczane, żeby też był odpowiedni komfort dla nas wszystkich, albo będziemy też jeździć po drogach rowerowych, których u nas w Gdańsku jest coraz więcej i też trzeba z nich korzystać. Tylko właśnie, żeby z nich korzystać, to trzeba wiedzieć jak i o tym też będę właśnie opowiadać, o tym będę mówić i to będę pokazywać właśnie podczas warsztatów rowerowej lekcji jazdy. I dużo rzeczy będę pokazywać przez pryzmat własnych doświadczeń, ale te doświadczenia one będą też podparte przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kilku innych rozporządzeń ministra infrastruktury na przykład, czy jeszcze kilku innych takich dokumentów prawnych, które w pewien sposób unormują czy wpływają na to, jak infrastruktura jest zbudowana i czy faktycznie ona spełnia pewne standardy i wymogi. Zmierzam do tego, że rowerowa lekcja jazdy nie ma być kolejnym źródłem wiedzy i powtarzania przepisów o ruchu drogowym, bo mam wrażenie, że tym jesteśmy raz, że już trochę zmęczeni, a dwa, że z quizów, które do tej pory robiłem, widać, że ta wiedza jest na całkiem dobrym poziomie. Wiem też, że parę pytań z moich quizów się już zdążyło powtórzyć i to też widać, że wy pamiętacie, że odpowiedzi, które wcześniej były dla was naturalnie poprawne, okazywały się niepoprawnymi, a teraz już się nauczyliście tego i teraz już odpowiadacie poprawnie. Więc rowerowa lekcja jazdy to będzie główny nacisk kładziony właśnie na to, żeby jeździć na rowerze i umiejętnie dostosowywać się do sytuacji zastanych na drodze. I poprzez literę prawa będę tylko podpowiadać, dlaczego akurat w taki sposób, a nie w inny powinniśmy się zachować. No a poza tym będę też uczulał na tą empatię, której wciąż brakuje, ale wierzę też w nasze społeczeństwo, że poprzez przekazanie kilku wskazówek i pokazaniu, jak to może wpłynąć na dalsze funkcjonowanie naszego społeczeństwa, czyli to, co mówiłem na początku, może się przełożyć właśnie na poprawę ogólnego bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Spojrzę sobie, bo widziałem, że były pytania. Mam nadzieję, że do tych pytań się cofnę. Tak, widzę pytania. Widzę, że Alex pisze, kiedyś kierowca mnie spiczował, bo była droga rowerowa, ale cała w dziurach i łatwiej się jechało ulicą. Jak do tego podejść? Rzeczywiście to jest problematyczne dla nas, dla rowerzystów, a zwłaszcza dla kolarzy szosowych, bo faktycznie kiedy drogi rowerowe, po których powinniśmy jechać, bo są i są prawidłowo oznakowane, to my mamy prawo, chociaż jest to częściowo zasada niepisana, ale ona jest łatwa do wybronienia, my mamy prawo wybrać inną drogę, która będzie dla nas bezpieczniejsza. I ja na ten temat też rozmawiałem z dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, z którym też
rozpoczynamy współpracę. Ona jeszcze nie jest sformalizowana, czekamy na kilka jeszcze dokumentów, które będziemy mogli podpisać i rozpocząć oficjalnie naszą współpracę. Natomiast podczas rozmowy z dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zapytałem go właśnie o tego typu sytuacje i jak on patrzy na takie sytuacje. No i odpowiedział to, czego ja też się spodziewałem, że nadrzędną zasadą jest ogólne bezpieczeństwo. Jeżeli ja jako rowerzysta czuję zagrożenie, czy widzę zagrożenie z tego, po jakiej drodze rowerowej przyjdzie mi jechać, mam prawo skorzystać z ulicy. Oczywiście no, muszę mieć świadomość tego, że niestety nie wszyscy kierowcy, tak jak tutaj właśnie Alex pisała, nie wszyscy kierowcy zrozumieją tą sytuację, bo jest wielu kierowców, którzy wymagają od nas znajomości przepisów ruchu drogowego i respektowania tych przepisów ruchu drogowego. Jest też taka linia obrony, której ja nie praktykuję i nie lubię jej praktykować, ale wiem, że bardzo dużo rowerzystów i kolarzy odwraca kota ogonem i mówi, że kierowcy jeżdżą nadmiernie szybko, że przekraczają prędkość dozwoloną, że robią inne różne manewry, które są w określony sposób zabronione w przepisach. I rzeczywiście tak jest, natomiast nie uważam tego za skuteczną linię obrony, bo automatycznie kierowca znowu może wypunktować nas jako rowerzystów. Jedyne, co w takiej sytuacji pozostaje mi poradzić, to no, wstrzymać się od jakichkolwiek negatywnych komentarzy w stronę do tego kierowcy. Jeżeli jest otwarty na dyskusję i na rozmowę, to raczej ja wyznaję taką zasadę, że ja jestem otwarty do tego, żeby rozmawiać z kierowcami, nawet w ruchu drogowym, ale rozmawiać w sposób bezpieczny. To znaczy nie lubię rozmawiać i unikam rozmów z kierowcami, kiedy ja jestem w ruchu i kiedy on jedzie równolegle ze mną i chcemy sobie popyskować przez otwartą szybę. Jeżeli jest na to przestrzeń, jeżeli kierowca jest do tego otwarty, to ja go zachęcam do tego, żebyśmy się zatrzymali i na poboczu porozmawiali o tej sytuacji, zapominając o emocjach i skupiając się na tym, co faktycznie jest istotne. I wówczas wracając do pytania Alex, odnośnie tego, że kiedyś kierowca ją spiczował, bo droga rowerowa była cała w dziurach i łatwiej i przede wszystkim bezpiecznie jechało się ulicą, no to rzeczywiście ja sam też zdarza mi się jeździć po ulicach, a nie po drogach rowerowych, właśnie dlatego, że albo jest bardzo dziurawa, albo jest przykryta garścią, stosem gałęzi, albo jest na niej jeszcze mnóstwo jakiegoś innego mułu, piachu, w którym zwłaszcza wąska opona roweru szosowego łatwo traci przyczepność i jest to po prostu dla mnie niebezpieczne. I wtedy szukam alternatywy i tą alternatywą najczęściej jest równolegle poprowadzona droga asfaltowa, po której jadę. No ale też myślę, że tutaj mogę odwrócić trochę temat, bo zdarza mi się widzieć, kiedy kolarze szosowi jadą dziurawą drogą asfaltową, mimo tego, że równolegle jest poprowadzona nowiutka, gładka, płaska jak stół droga rowerowa. Tego nie do końca mogę zrozumieć, chociaż jestem w stanie to zaakceptować, jeżeli ta droga rowerowa ciągnie się tylko przez 100 metrów albo przez nawet i 500 metrów, czy nawet przez kilometr. Chociaż niczego to oczywiście niczego nie tłumaczy, natomiast też spotykam się często z bublami projektowymi, które najzwyczajniej w świecie wyglądają w taki sposób, że droga rowerowa owszem jest, ale żeby na nią wjechać w sposób bezpieczny i z niej zjechać w sposób bezpieczny, to ja tak naprawdę muszę zatrzymać się na jezdni, zejść z roweru, rower przeprowadzić, wprowadzić go na tą drogę przez jakiś wyższy krawężnik albo przez garść kurzu, brudu, innego piachu, który jest przy krawędzi jezdni, między krawędzią jezdni a drogą rowerową,
przeprowadzić ten rower i tam go posadzić i tam kontynuować swoją jazdę. I to też jest dużym utrudnieniem. I to są rzeczy, których kierowcy najzwyczajniej w świecie nie widzą, nie zauważają. I tutaj też w społeczeństwie ogólnie dobrze jest pracować nad tym, żeby uświadamiać, że właśnie stąd się to bierze. Widzę, że więcej pytań nie ma, więc ja dzisiejszy materiał będę już kończyć. Na zakończenie jeszcze tylko dodam, że w ramach działań Fundacji na Rowerze szykujemy się do nagrywania materiałów edukacyjnych. I wizję na to mam bardzo jasną, to znaczy na moim kasku będę montować kamerę, która będzie rejestrować obraz z 360 stopni i później odpowiednio przeprocesowując ten obraz z tej kamery 360 stopni na moim kasku będę przygotowywać takie krótkie, kilkunastusekundowe filmiki edukacyjne z różnych sytuacji drogowych i z miasta i spoza miasta, właśnie żeby te filmy miały taką moc edukacyjną zarówno dla rowerzystów, żeby rowerzyści odnaleźli się w tym gąszczu infrastruktury rowerowej, która cały czas się rozwija i dobrze, że się rozwija, ale też żeby na przykład kierowcy mogli zobaczyć taki materiał i zobaczyć z perspektywy rowerzysty z ujęciem dodatkowego komentarza opartego na konkretnych argumentach, a nie własnych przyzwyczajeniach, że to nabierze takiej mocy edukacyjnej i pozwoli zmniejszyć taką negatywną energię pomiędzy rowerzystami oraz kierowcami samochodów. Jeżeli chcecie poczytać więcej na temat działań fundacji, to zapraszam Was jeszcze raz na stronę fundacjanarowerze.pl. Przypominam, że jest tam też quiz, który można wypełnić i sprawdzić swoją wiedzę z takich najbardziej podstawowych przepisów ruchu drogowego, które w moim przekonaniu rowerzyści powinni znać, bo są to też takie przepisy wybrane specjalnie przeze mnie z całej wielkiej księgi ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie tylko. I jestem bardzo ciekawy Waszych wyników, także zapraszam na fundacjanarowerze.pl. A jeżeli jesteście też zainteresowani dalszymi działaniami fundacji, będziecie chcieli uczestniczyć w warsztatach rowerowej lekcji jazdy, o której już mówiłem w tym materiale i którą planujemy rozpocząć na początku wiosny, czy może bardziej precyzyjnie na początku kwietnia, to zapraszam też do zapisania się na newsletter, który też jest na stronie internetowej fundacjanarowerze.pl. No i pozostajmy w kontakcie. Jeżeli uważacie, że ten materiał jest wartościowy i może się komuś przydać, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli go udostępnicie dalej. Poniżej jest taka ikonka samolotu, takiego papierowego samolotu. Możecie ją kliknąć i udostępnić dalej w swojej relacji albo udostępnić czy nawet zapisać później ten film, żeby go obejrzeć jeszcze raz albo żeby pokazać go znajomym i wspólnie w większym gronie jeszcze raz obejrzeć to, co miałem Wam tutaj do przekazania. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście i życzę Wam udanej soboty i ogólnie całego dobrego weekendu, żebyście nabrali chwili spokoju, naładowali baterie i mieli siłę do tego, żeby rozpocząć kolejny tydzień, który już niebawem. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Cześć!